Witam Was, kochani, serdecznie na kanale Yoga Piękna. Z tej strony Marta Kucińska. Witam po dłuższej przerwie, ale postaram się już tutaj być regularnie. Kochani, dzisiaj ponownie przychodzę do Was z tematem masażu, który pomaga przy redukowaniu opuchlizny. Czyli masaż to będzie taki masaż drenujący. Często mnie o to pytacie i mam wrażenie, że ten temat jest wciąż niewyczerpany. I dobrze, dlatego że bardzo wiele osób, które napotykam, ma z tym problem. Ja również sama z tym mam problem, znam przyczyny i muszę o to bardzo dbać, więc masaż drenujący jest u mnie podstawą. Techniki są podobne, ale podejście może być różne, mogą być różne ruchy. I będę Wam o tym wszystkim chciała dzisiaj tak głęboko i dosyć holistycznie opowiedzieć. Przede wszystkim zachęcam, żeby też poszukać, jaka to może być przyczyna, co omawiam w innych wideo tutaj na kanale u siebie, ponieważ warto zrobić badania i zobaczyć, czy na przykład nie jest to problem dotyczący nerek, może serca, może właśnie ogólnie układu krążenia, mogą to być problemy hormonalne. To są takie podstawowe przyczyny, ale również, kochani, dieta. Pamiętajcie też o tym, że ciało trzeba odpowiednio nawilżać, ponieważ jeżeli ciało ma zbyt mało dostarczanej wody, to ono będzie miało tendencję do jej kumulowania. Po prostu się trochę zabezpiecza na wypadek braku dostaw, a druga sprawa, że ciało źle nawilżone, źle nawodnione jest po prostu pełne toksyn. Ono jest tak jakby nieprzepłukane i to też jest przyczyną opuchlizny, może być przyczyną opuchlizny. Szczególnie o tym dużo mówi Ajurweda, że w ciele odkładają się toksyny, w Ajurwedzie nazywa się je ama. I jeżeli tej amy mamy dużo, to dochodzi do wielu zaburzeń, w tym również może się pojawiać opuchlizna. Także pamiętajcie też o tym, żeby dobrze nawilżać swoje ciało, czyli żeby pić odpowiednią ilość wody najlepiej. Mogą to być napary ziołowe i powinny być to napoje ciepłe. Według Ajurwedy ciepłe, to jest bardzo ważne. Nie będę teraz tego rozwijać, bo już o tym mówiłam w innych nagraniach. Także będę chciała przejść już do samej praktyki, jak sobie radzić z opuchlizną, niezależnie od tego, jaka jest przyczyna. Też jeszcze tak wrócę do jednego, bo mi uciekło. Dieta, kochani, pamiętajcie, nadmiar soli to jest bardzo ważny czynnik, który będzie powodował to, że woda nam po prostu jakby blokuje się w organizmie i mamy tendencję potem do opuchlizny. I podobnie nabiał. Dla niektórych nabiał będzie ok. Dla niektórych on będzie źle tolerowany, ale myślę, że niezależnie od tego, jaka jest tolerancja na nabiał, to nadmiar nabiału też zaśluzowuje i może powodować opuchliznę. Przejdziemy sobie teraz do praktyki. Pokażę Wam praktykę najpierw za pomocą własnych dłoni, ale również za pomocą masażerów. Podlinkuję Wam w opisie ważne wideo, w którym pokazuję taką praktykę z całym ciałem, jak pobudzić limfę do krążenia. Też myślę, że wkrótce nagram inny zestaw ćwiczeń, ale tamto ćwiczenie jest bardzo istotne. Także zajrzyjcie w opis, żeby sobie zobaczyć to wideo. Polecam serdecznie, ponieważ ono jest bardzo pomocne w przypadku właśnie opuchlizny. Jeżeli chcemy wykonać dobry masaż limfatyczny, taki głęboki i taki naprawdę skuteczny, potrzebujemy na niego przynajmniej 15 albo najlepiej 20 minut. I zaczynamy nie od twarzy, a od pachy. Rozmasowujemy samą pachę, tak nawet bym powiedziała intuicyjnie, cały dół pachowy. Pamiętajcie również, żeby wejść tam w okolice już pleców. Ugniatamy, uciskamy, ale robimy to dosyć delikatnie. Jeżeli chodzi w ogóle o układ limfatyczny, to nie ma to być mocna, intensywna praca. Po opracowaniu oczywiście jednej i drugiej strony będziemy przechodzić do okolicy szyi, a właściwie do okolicy obojczyków. Czyli tutaj w miejscu, gdzie obojczyki nam się niemalże łączą, robią się takie dołki, rozmasowujemy. Koliste ruchy na zewnątrz.
Wykonujemy tych ruchów przynajmniej 10, a jeśli macie czas, to niech to będzie 15-20 kółeczek. Teraz przejdziemy do rozmasowania tej okolicy, która się tutaj, można powiedzieć, łączy pomiędzy ramieniem a szyją. Łapiemy po prostu cały mięsień i go rozmasowujemy. Oczywiście robimy to również z drugiej strony. Teraz, kochani, przejdziemy do strefy pod uchem i też zataczamy kółeczka na zewnątrz. Wykonujemy podobnie między 10 a 20 kółeczek, w zależności od tego, ile mamy czasu. Dzisiaj ten masaż będzie taką formą demo, ale kiedy będziecie robić go w swoim takim już czasie na to poświęconym, proponuję, żeby te ruchy wszystkie powydłużać. Oczywiście wcześniej cera powinna być przygotowana, oczyszczona, dłonie także powinny być czyste, czyli pamiętamy, dbamy o higienę. Możesz przy tym masażu użyć oleju do masażu, ale nie jest to tak bardzo też istotne, chyba że będziesz używać masażerów, które będę prezentować w dalszej części, to przy niektórych będzie ten olej albo nawet żel do masażu po prostu potrzebny. Po opracowaniu tych podstawowych punktów, które są związane z układem limfatycznym, możemy przejść do następnych partii twarzy i szyi. A dlaczego te punkty rozmasowywaliśmy? Dlatego, żeby uruchomić, pobudzić układ limfatyczny do pracy, po to, by on mógł przyjąć chłonkę z wyższych partii twarzy. Teraz rozmasujemy sobie szyję w taki sposób, że łapiemy taki wałek skóry i przechodzimy sobie przez całą szyję. To przy okazji będzie też ujędrniać szyję, także mamy tutaj dodatkowe plusy. W ogóle każdy masaż będzie ujędrniał, zagęszczał i pogrubiał skórę, więc mamy tutaj dużo, bym powiedziała, korzyści. Teraz będziemy składać dłonie w takie haczyki i będziemy rozmasowywać powoli linię żuchwy, zaczynając od brody i idziemy sobie na zewnątrz. Możemy to robić o, także w taki sposób, nie spieszymy się. Tu jest dużo węzłów limfatycznych i warto je właśnie pobudzić do pracy. Po opracowaniu tej strefy przechodzimy do okolicy przy uchu. Otwieramy delikatnie usta, żeby nie napinać mięśni i zataczamy też kółeczka. Zwróćcie także uwagę na swoje ciało, jak siedzicie, czy się nie napinacie niepotrzebnie, czy jest Wam wygodnie i czy zachowujecie prostą sylwetkę. Następnie, używając tej części dłoni, będziemy rozmasowywać całą środkową część twarzy i schodzić jednocześnie bokiem szyi do dołu. Także idziemy tuż przy nosie, delikatnie ku górze i bokiem szyi idziemy do węzłów limfatycznych. Wykonujemy podobnie około 10 ruchów, bądź jeśli masz więcej czasu albo większą opuchliznę, zrób tych ruchów około 20. Teraz przejdziemy do strefy oka. Na początek taki bardzo prosty ruch, czyli zaczynamy od wewnętrznej strony brwi i idziemy wokół oczodołu, wchodząc pod oczodół i kończymy na kąciku oka. Zrobimy 10 takich przejść. Za każdym razem, kiedy jesteś przy kąciku oka, uciskaj ten punkt. Tutaj wyczuwasz swój kanalik łzowy. Jeśli jest tam taka duża, by można powiedzieć, kuleczka, to ją możesz dodatkowo rozmasowywać. Także dzięki temu będziesz rozluźniać napięcie mięśnia okrężnego wokół oka, co też jest korzystne. I jeszcze kilka ruchów. OK, teraz będziemy iść od wewnętrznego kącika oka wzdłuż nosa delikatnie, następnie po skosie policzków i idziemy do dołu. To jest ważne, żeby to było delikatne i żeby nie ściągać sobie skóry do dołu, nie działać antygrawitacyjnie, tego nie chcemy. Chcemy tylko uruchomić i pobudzić drogi limfatyczne. Po tych ruchach znowu kilka ruchów tego typu, które robiliśmy wcześniej i schodzimy bokiem do obojczyków. Teraz sobie zrobimy 5
takich ruchów. Zwróć uwagę także na oddech, by on był płynny, delikatny, naturalny i żeby nie było w tym wszystkim takiego zacisku. Następnie przykładamy dłoń do skroni i będziemy odprowadzać limfę od tej strony do wewnątrz. Jeżeli masz duże worki pod oczami, to rób to właśnie w takim kierunku. Tutaj dobrze by było zastosować jakiś poślizg, a jeśli bez poślizgu, to rób to delikatnie, by nie szarpać skóry. I to samo na drugą stronę. Pamiętaj, by ten ruch wykonywać pod linią oczodołu, nie wchodzić na tę część już tuż pod okiem. Jeśli Ciebie dotyczą worki, które się robią nie poniżej oczodołu, a do linii oczodołu, tutaj są takie wybrzuszenia, to ten ruch robimy odwrotnie, czyli też delikatnie tutaj sobie podtrzymujemy i masujemy do skroni. Bardzo delikatnie. Tu już zdecydowanie radziłabym, żeby pojawiła się jakaś warstwa poślizgowa. Może to być dobry olej do masażu, mogą to być kremy, które stosujesz na strefę oka, może to być także żel do masażu, czy też żel aloesowy. Tutaj już jest bardzo delikatna skóra i tu trzeba robić delikatnie. Następnie górna powieka. Kciukami rozmasowuj wnętrze, czyli tę stronę, którą masz tutaj u nasady nosa. Zataczaj takie delikatne kółeczka. Nie naciskaj na gałkę oczną, tylko i wyłącznie na strefę, która jest tuż pod brwiami, nad gałką oczną. Teraz przejdziemy do górnej powieki, nadal, ale na zewnątrz i tutaj bardzo delikatnie nad gałką oczną wykonuj takie leciusieńkie naciśnięcia. Naprawdę to ma być bardzo delikatne, z wyczuciem, żeby właśnie tej gałki ocznej nie naciskać. Po czym robimy takie przejście. Wewnętrzna strona brwi, około 5-10 kółeczek, środkowa, tak samo, ja będę robiła mniejszą ilość powtórzeń i na zewnątrz. I to samo na linii oczodołu, na zewnątrz, po środku, od wewnątrz i przechodzimy tak trzykrotnie. I jeszcze jedno przejście. Jeżeli chodzi o samą strefę oka, to polecam także swój kurs online Piękne oczy z jaką piękne, który znajdziesz na mojej stronie internetowej. Podobnie inne kursy, jak na przykład Self Cobido, który jest bardzo też pomocny przy opuchliźnie i yoga twarzy od podstaw, który jak najbardziej tutaj będzie też wspomagający, jak i kurs kinezjotapingu, dzięki któremu możemy właśnie wspomagać po takim masażu przepływ limfatyczny. Kochani, teraz przejdziemy sobie do strefy czoła. Tutaj pracujemy od środka na zewnątrz, idziemy do skroni, robimy podobną ilość ruchów, o której wspominałam wcześniej i po tych kilku ruchach schodzimy znowu bokiem twarzy aż do obojczyków. I jeszcze kilka takich ruchów. Jeśli jest Ci wygodniej za każdym razem robić taki ruch, to może być taki. Możesz też zrobić kilka krótkich, a potem właśnie ruchów, które będą odprowadzały limfę na zewnątrz. I zakończenie masażu. Kciuki tak, przykładamy pod brodą i masujemy od strony nosa całą twarz ku górze, na dół, ku górze, na dół. I tu już na koniec może być mniej tych ruchów, między 5 a 10. I teraz staramy się całą twarz, lekki lifting i bokiem twarzy do dołu. To, co jest istotne, by zwrócić uwagę, żeby to było faktycznie bokiem, żebyśmy nie ściągali czasem środkowej części twarzy do dołu, tylko to ma być bok, czyli tuż przy linii włosów, linii ucha i bokiem szyi do obojczyków. Kilka dodatkowych rad. Przede wszystkim pamiętaj o tym, żeby nie przesadzać z nadmiarem soli, żeby dużo pić wody, żeby właśnie tuż przed snem, szczególnie przed snem, nie jeść słonego, czyli kolacja to minimalna ilość soli. Przypominam Wam również moją poduszkę przeciwzmarszczkową Bye Bye Wrinkles dostępną na stronie yogapiękna.com,
która nie tylko zabezpiecza twarz przed ugniataniem i przed zmarszczkami sennymi, ale również wspomaga właśnie przy opuchliźnie, dlatego że nie dociskamy całej twarzy, nie blokujemy wszystkich dróg limfatycznych, więc ona także będzie bardzo pomocna. Jest ona w różnych wersjach, tutaj akurat trzymam wersję mini. Wszystko znajdziecie na stronie yogapiękna.com. A teraz kochani, masażery. Nie pokazuję tutaj wszystkich masażerów, które będą pomocne przy układzie limfatycznym, ponieważ jest ich bardzo, bardzo dużo. Widzę, że mi się trochę coś tu z mikrofonem stało, mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słuchać. Wybrałam Ci kilka przykładowych. Także na pewno podstawowym masażerem to może być kryogłasza. Moja tutaj, jak widać, właśnie wyjęta świeżo z lodówki, więc taka trochę oszroniona, bo się woda skrapla. Kryogłasza. Na temat tego masażera znajdziecie wideo tutaj na kanale, jak i podobnie łyżki do masażu, do kryoterapii i kula do również kryoterapii. Także tutaj nie będę tego omawiać. Zimno będzie wspomagało na pewno przepływ limfy i przy okazji będzie też super działało na ujędrnienie i przeciwzmarszczkowo. Kolejny masażer, który bardzo się sprawdza, to jest masażer 3D. Tutaj mam w postaci z różowym kwarcem. On tak bardzo fajnie zaciąga jakby tkanki, nie tylko skórę, ale i mięśnie między te kuleczki. Przez to ten masaż możemy robić dosyć intensywnie i bardzo podobny ruch, który Wam pokazywałam. Generalnie te ruchy tutaj zachowujemy bardzo podobnie. Innym masażerem jest masażer Freeze Wrinkles, który również możemy dobrze schłodzić i on także będzie się świetnie sprawdzał przy masażu limfatycznym i na przykład ta końcóweczka tutaj na okolice oka, szczególnie po dużym schłodzeniu, będzie bardzo, bardzo korzystna. I na koniec jeszcze przypomnę o dwóch masażerach. Masażerach z serii premium, czyli to jest masażer do skóry głowy, a ten jest masażerem wielofunkcyjnym do twarzy, szyi, dekoltu. I te masażery oprócz działań rozluźniających, tak jak ten szczególnie, i działań takich jak pogrubienie skóry, wygładzenie zmarszczek, właśnie lifting czy leczenie światłem LED, także te masażery będą się super sprawdzać przy udrażnianiu dróg limfatycznych. Tym masażerem lubię zaczynać pracę właśnie od dołu ciała, jeżeli chodzi o pracę z twarzą, czyli rozmasowuję nim strefę pachy, rozmasowuję nim szyję, także dekolt i również kark. Oczywiście on służy także do masażu głowy, ale dzisiaj to nie jest ten temat. A potem właśnie przechodzę do tego masażera i nim wykonuję podobne ruchy, ale za pomocą właśnie tego urządzenia. Więcej na temat tych masażerów także znajdziecie w innych filmach. Do tego masażera jest potrzebny żel do masażu, także tu jest absolutnie potrzeba, żeby użyć takiego żelu. W przypadku tych masażerów Cryo używamy oleju do masażu. Ten masażer nie wymaga poślizgu, a nawet poślizg nie jest wskazany, bo wtedy te roleczki się ślizgają, a nie kręcą. Podobnie ten masażer nie wymaga poślizgu. Na temat tych masażerów, ich działania, tak jak wspomniałam, macie tutaj inne nagrania, a wszystkie te akcesoria, poduszki, jak i kursy, o których wspominałam, znajdziecie na mojej stronie yogapiękna.com. Dziękuję Wam za uwagę. Z góry poproszę o komentarze, łapki w górę, lajki, dzięki którym wiem, czy taka zaraz jest dla Was atrakcyjna, jak i również dzięki temu Wy mi pomagacie w rozwoju tego kanału. Także mamy tutaj taki trochę handel wymienny. Dziękuję Wam, kochani, serdecznie i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w następnym nagraniu. Pa, pa.